wszystkich bloków w Dachau było 30 i były one rozłożone. 15 po tej stronie, 15 bloków po drugiej stronie. Jedne były parzyste, drugie nieparzyste. Myśmy zajmowali, wszystkie były parzyste zajęte, a te nieparzyste były nieraz wolne, bo przychodziły nowe jakieś tam transporty, więc żeby miejsce dla tamtych zostawić. No i tam też był rewir, tam były też i te doświadczenia malaryczne, tam też podawali tych, którzy to z księży, nie tylko ze świeckich, ale księży też byli, księża też byli tymi królikami doświadczalnymi na malarię, na flegmonę, na inne tam jakieś choroby. No oczywiście, że dużo umierało. Bo tu każdy miał ten numer swój. Ja miałem numer tu, taki trójkąt czerwony, to był tak zwany więzień polityczny, bo były potem inne jeszcze tak zwane winkle, trójkąty. Były zielone, był różowy, inne na oznaczenie właśnie, czy tam był jakiś przestępca. A myśmy politycznie mieli czerwony, na tym polu była wypisana litera P i numer. Przywozili na platformie taką piramidę ułożoną z tych bochenków, ale to był taki jak we wojsku, taki tego dzielono na cztery części i to tak, te cztery części podzielono najpierw na wtorek, czwartek, sobota i niedziela, a resztę to była jedna szósta albo tam siódma, to tylko tak zaraz zjadł i to na cały dzień. Na cały dzień. Obiad to też taka jakaś tam ziemniaki, tam marchew, coś tam, kapusta przede wszystkim, kapusty tam coś było. No to też do menażki dostał to człowiek, zjadł. Czasem dali też i ziemniaki, ale w mundurach. To z tym się zjadło i znowu tam żołądek tego i znowu mnie to bardzo szkodziło. Ja już potem obierałem, ale z głodu to nawet te łupiny jeli. Człowiek jadł. No i jak już wspomniałem, wtedy tak człowiek cały czas myślał, gdzie by tam coś, kawałek znaleźć do zjedzenia. Tak ten głód to straszna rzecz. Przy przyjmowaniu więźniów, to jak podpadł ktoś, że miał tatuaż, dużo miało też Rusków. Jeden to miał całe to przedstawienie raju Pana Boga, Adama i Ewy i tak dalej. To dali mu dobrze zjeść i tak dalej, a potem go zabili i z tego ściągali oprawę albo robili to abażury i tak dalej. Z tych, tak, to było wszystko wykorzane. Z kości ludzkich robili krzesła, stół tam ci panowie oczywiście, esesmani.